Witam Państwa serdecznie. Mam już informację, że mnie słychać, także będziemy mogli zaczynać. Także już nie będę tego spowalniał, także już zaczynamy. Także ja nazywam się Michał Schubert, jestem Area Sales Managerem w firmie Connect Distribution. Troszeczkę też interesuje się mocno właśnie bezpieczeństwem IT, właśnie od takiego z punktu widzenia właśnie też red teamowego. Także dzisiaj będę Państwu też opowiem też o właśnie platformie szkoleniowej. I no, tematyką naszego dzisiejszego spotkania jest, jak uczynić człowieka najsilniejszym ogniwem w linii obrony cybernetycznej. Także mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja skutecznie odpowie na to pytanie. Natomiast skąd się w ogóle wziął Rangeforce? Także chwila historii też tutaj będzie. Także w ogóle w narzędzia Rangeforce to w tej dziedzinie szkoleń online i w dziedzinie takich platform cybernetycznych do przeprowadzania właśnie takich symulacji ataków jest to synonim jakości i po prostu wiele firm, które stara się robić podobne rozwiązania, odnosi się do Rangeforce'a jako punktu odniesienia. A skąd ta firma się w ogóle wzięła? No, swojego czasu kilka lat temu zostali zatrudnione osoby do zbudowania cyberpoligonu dla NATO i stworzono taki cyberpoligon na NATO, także osoby, które właśnie specjalizują się w cyberbezpieczeństwie, trenują właśnie, to jest taki właśnie z NATO, trenują właśnie na Rangeforce'ie. Na ten czas w NATO potwierdził, że trening na takim wirtualnym poligonie jest zdecydowanie kluczowy, jeśli chodzi o przygotowywanie się właśnie osoby do obrony przed prawdziwymi zagrożeniami. No i to doświadczenie też zainspirowało twórców do zbudowy takiego skalowalnego, dostępnego na żądanie cybernetycznego poligonu, po to, żeby też no, szkolić zespoły w instytucjach różnych, bardziej komercyjnych. W 2015 roku zaprezentowano pierwszą wersję platformy Rangeforce. Firma się sukcesywnie rozwija. W obecnej chwili ma ponad 120 pracowników, no i wspiera organizację w takim cały czas w nieustającej misji budowania cyberodporności. Ma biura 4, 2 w USA, w Virginii, w Savannah, niedaleko nas w Tallinie oraz w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Działamy w bardzo takim dynamicznym, zmieniającym się krajobrazie, jeśli chodzi o taką w ogóle rynek IT i rynek cyberbezpieczeństwa. Jeśli chodzi o sam rynek IT, właśnie ciekawostki takie, że mamy bardzo duże przyrosty sprzedaży detalicznej. No, w ciągu 3 lat najbliższych prognozuje się kolejne 50 parę % przyrostu. W ciągu B2B ten przyrost nawet się szacuje, że może być 3-krotny. No a w ciągu ostatnich 20 lat no, każda firma, niezależnie od tego, czy jest to firma świadcząca usługi finansowe, handlowe, produkcyjne, no, stała się też firmą IT. No i przykładem może być Goldman Sachs, który w obecnej chwili, czyli to jest firma, instytucja finansowa, która w obecnej chwili zatrudnia prawie 10 tysięcy programistów. Co ciekawe też jest na przykład taki Nike, którego znamy doskonale, jeśli chodzi o odzież sportową. W obecnej chwili zatrudnia więcej programistów niż projektantów odzieży. No a jeśli chodzi o takie tradycyjne szkolenia, no to one są skuteczne oczywiście w momencie, jeśli szkolimy konkretne osoby, natomiast mniej efektywne, no bo tak naprawdę no, trafiają do określonej ilości osób. W przypadku takich szkoleń właśnie na platformie możemy po prostu przeszkolić większą ilość ludzi. Warto wspomnieć też o kosztach, no, koszt takiego tygodniowego szkolenia konwencjonalnego dla jednego użytkownika może sięgać nawet kwoty 7000 dolarów. A w przypadku właśnie też takiego stworzenia, też takiego cyberpoligonu, o którym będziemy za chwilę mówić więcej, to szacowany koszt instalacji konwencjonalnej takiej cyberstrzelnicy premis to jest prawie $500 000, oczywiście wliczając wszystkie licencje i cały czas pracy, które na to, żeby przygotować taki cyberpoligon z określonymi narzędziami. No i ciągłą misją jest właśnie no, zapewnienie możliwości uczenia się budowania odporności cybernetycznej dzięki praktycznym szkoleniom, testowanie, udoskonalowanie technik bezpieczeństwa, właśnie to ciągłe takie szkolenia właśnie osób na tym cyberpoligonie, czyli ćwiczenia Red Team, Blue Team. Czym one są, za chwilę powiem więcej.
Trenujemy walkę z prawdziwymi zagrożeniami, także no nie jest to kwestia tego, że sobie o czymś czytamy, sporo na ten wiemy, ale no nigdy się z tym nie spotkaliśmy. Możemy to właśnie w ten sposób rozwijać swoje praktyczne umiejętności, być na bieżąco, to jest najważniejszymi koncepcjami bezpieczeństwa IT. W przypadku szkoleń indywidualnych mamy setki modułów szkoleniowych na żądanie, co też przekłada się na wyższy poziom wiedzy. Widzimy mocne i słabe strony swojego zespołu. No i też możemy robić taki ranking talentów poprzez takie właśnie szkolenia krzyżowe i ocenę. No i tym samym też obniżać koszty. Taka nauka na platformie w chmurze RangeForce jest zdecydowanie atrakcyjniejszym cenowo rozwiązaniem niż większość takich tradycyjnych szkoleń w classroomach, gdzie mamy po prostu ćwiczenia w fizycznych laboratoriach. Platformę, tak troszeczkę tłumacząc na język szkolny, możemy powiedzieć, że jest to taka zajęcia teoretyczne z wykładami, gdzie możemy sobie czytać czy czegoś posłuchać, mamy sprawdziany, oceny, laboratoria, a wszystko to później możemy przetrenować na sali gimnastycznej, czyli to już mówię o tym właśnie, tym cyberpoligonie, gdzie po prostu możemy w praktyce sprawdzić swoją zdobytą wiedzę. Jeśli chodzi o produkty, które możemy już uzyskać, wykupując sobie dostęp do tej platformy, tam mamy taki Professional Edition, to jest podstawa, gdzie mamy tylko szkolenia. Enterprise, gdzie mamy szkolenia plus ćwiczenia i laboratoria. I Elite Edition to będą wszystkie zalety Enterprise plus te ćwiczenia zespołowe, gdzie możemy ćwiczyć sobie, przygotowywać tą naszą platformę. Wykorzystywane technologie. To nie są wszystkie logotypy, jakie technologie, jakie możemy zobaczyć w RangeForce. Jest ich więcej. Tu starałem się też pokazać takie bardziej, powiedzmy, rozpoznawalne. Integruje się wiele różnych technologii bezpieczeństwa. Te technologie są wdrażane właśnie w modułach praktycznych, po to, żeby sobie zobaczyć, jak takie technologie wyglądają w akcji, jak możemy tego użyć. I tutaj chciałbym też podkreślić, że celem też nie jest wyszkolenie użytkowników na ekspertów, na przykład nie wiem, z Fortinet'a czy z IBM QRadara, tylko raczej, bo do tego są dedykowane szkolenia producenta, natomiast tutaj chodzi o to, żeby dać smak tego, jak rzeczywiście te technologie są wykorzystywane w określonych sytuacjach zagrożeń czy ataku. Warto też wspomnieć tutaj o platformie Community, także zapewnia dostęp do płacnych treści społeczności RangeForce. Można sobie wykonać różne ćwiczenia właśnie w takich przygotowanych takich środowiskach, natomiast no, w takim dużo bardziej ograniczonym zakresie. Można zobaczyć różne technologie jak Nmap, Splunk, Wireshark w akcji. No i jest to też taki dobry, szybki sposób na to, żeby zobaczyć, jak ta platforma wygląda. Natomiast no, jeśli Państwo bylibyście zainteresowani tego też zobaczeniem tego, jak to by mogło się sprawdzić w pełnej wersji takiej w Państwa firmie, no to oczywiście takiego dostępu. Tutaj ze względu też na taką szczególność tego produktu, ten dostęp będzie tak no, bardziej, jeśli chodzi o czas, bardziej ograniczony. Natomiast będzie pełny dostęp, ale na krótki okres czasu. Przygotowałem dla Państwa także dwa case study. Jeśli chodzi o wykorzystanie RangeForce'a już przez konkretne organizacje, także mamy jedną z organizacji, to jest Pipedrive. Troszeczkę młodszy brat takich znanych technologii CRM-owych, które są wykorzystywane. Natomiast no, Pipedrive wcale też nie jest to też mała firma, też dostarcza oprogramowanie typu Customer Relationship Management. Posiada w obecnej chwili ponad 85 tysięcy firm, które z tego korzysta. No i co ciekawe jest właśnie to, że po wdrożeniu platformy, rozpoczęciu korzystania, odnotowano wzrost w zgłaszaniu incydentów przez inżynierów 30-procentowy, także dosyć duży. Natomiast chcę też tutaj podkreślić, że ten 30-procentowy wzrost w zgłaszaniu incydentów chodzi o incydenty rzeczywiście realne, nie incydenty będące false alarmami. Zidentyfikowano też top 10 najlepszych inżynierów posiadających predyspozycje do dalszych szkoleń. No co ciekawe, też zaoszczędzono wydatki na szkolenia o 40%. No a też przez to, że właśnie tam też ta platforma zapewnia też dostęp do ocen danych osób, które brały udział w tych szkoleniach. No też zespół został zdecydowanie zmotywowany też do podnoszenia kwalifikacji w swoich dziedzinach. No a też kultura bezpieczeństwa uległa poprawie.
No i drugim ciekawym przypadkiem jest wykorzystanie technologii Range Force do przygotowywania szkoleń dla studentów. Tutaj przykładem jest Uniwersytet Technologiczny Taliński, czyli no, tłumacząc na polski po prostu Politechnika Talińska. I co ciekawe, wdrożono tą platformę w 2016 roku. Została przeszkolona, wykorzystana do przeszkolenia studentów właśnie Taltechu. I co ciekawe było, że w czasach przedrange-forsowych profesor spędzał ponad 80 godzin, aby przygotować kurs z zakresu cyberbezpieczeństwa do takiej klasy 100-osobowej. Obecnie zajmuje to poniżej 20 godzin. Czas poświęcony na ocenę, wystawienie ocen studentów spadł z około 16 godzin na 100 osób do około godziny. No a co ciekawe jest, po wdrożeniu się już i w zautomatyzowaniu tych procesów, osoba prowadząca czy ucząca, profesor Taltechu, potrzebuje około 20 minut, żeby dodać oceny dla studentów. Także zdecydowane właśnie też no, oszczędność czasu, a tym samym pieniędzy. Jak wspominałem już, Range Force to jest platforma szkoleniowa, zarówno indywidualna, jak i zespołowa. Indywidualna jest bardzo fajna też, bo mamy dostęp do takich setek modułów szkoleniowych na żądanie. Mamy tutaj dwie wersje, Professional Edition, gdzie mamy ponad 400 modułów szkoleń indywidualnych, różnych zagadnień z różnych dziedzin bezpieczeństwa IT. Tych szkoleń, i to są szkolenia bardziej, żeby się poduczyć, ale nie ćwiczyć. Natomiast ja osobiście szczerze polecam platformę Enterprise, gdzie mamy tych modułów już pod około 800. Te ilości też się zmieniają, także w momencie zakupu możecie Państwo mieć 800, potem ta ilość może spaść na, nie wiem, 750, potem może wzrosnąć do 850. Też ta ilość się zmienia, dlatego że technologie się zmieniają. Niektóre technologie się starzeją, wprowadzane są nowe moduły, inne są usuwane, także ta platforma jest aktualizowana na bieżąco i stąd też zmiany w tych ilościach modułów. Mamy tutaj kilka przypadków użycia. Czyli takim podstawowym przypadkiem użycia może być właśnie szkolenie, ciągłe doskonalenie wiedzy operacyjnej. Możemy też zbudować sobie team i program szkolenia dla tego teamu. Także nauka identyfikowania naprawy podatności, czyli wyszukiwanie podatności, tworzenie programu higieny aplikacji, tworzenie programu bezpieczeństwa, no i tworzenie pewnego rodzaju kultury organizacyjnej w zespole. Dobrze, jeśli możemy stworzyć sobie różne ścieżki rozwoju, także tutaj też pokazuję takie ścieżki rozwoju właśnie osoby, która przychodzi, zdobywa podstawę bezpieczeństwa cybernetycznego, może się rozwijać strona analityka SOC. Jeśli mu to się spodoba, może się rozwijać dalej, żeby być analitykiem SOC 2, czy też łowcą zagrożeń, co jest właśnie też już taką najwyższy poziom wiedzy właśnie, jeśli chodzi o takie ćwiczyć o taką osobę, która zajmuje się właśnie obroną przed cyberatakami. Natomiast ścieżek może być wiele, także możemy się właśnie, to się wspomniał analityk SOC 1, SOC 2, łowca zagrożeń, może być też bezpieczne kodowanie, web application security, wiele różnych ścieżek, natomiast możemy też te ścieżki sobie trochę customizować, tworzyć własne po prostu w oparciu o nasze potrzeby. Także mamy tak zarówno ścieżki już predefiniowane przez producenta, jak i ścieżki, które możemy sobie też tworzyć dla naszych zespołów. No i z kolei kolejna rzecz to jest właśnie Range Force Team Exercises, czyli oprócz właśnie takich szkoleń indywidualnych, o których mówiłem, możemy się pobawić także w szkolenia dla zespołów, czyli na takim cyberpoligonie, cyberstrzelnicy, równie to jest nazywane. No ale idea jest taka, żeby się zmierzyć z cyberzagrożeniami takimi, które się naprawdę dzieją, aczkolwiek w chmurze, w bezpiecznym środowisku, no zanim się zetkniemy z nimi w realnym świecie, kiedy no przeważnie już jest troszkę za późno. Możemy tutaj właśnie przygotować swój zespół na prawdziwe zagrożenia, zobaczyć, jakie mamy luki w zabezpieczeniach, realizować różne scenariusze w ataku, w wysoce takich realistycznych, wirtualnych środowiskach. No i co tu jest właśnie ciekawe, że możemy ćwiczenia budować właśnie w oparciu o narzędzia, które sami sobie wybierzemy, sami sobie predefiniujemy. I w tym też pomagają nam osoby z Range Force'a.
Dobrze, i mamy też takie przygotowane scenariusze zagrożeń, także mogą być właśnie zarówno scenariusze zagrożeń przygotowane przez producenta, których sobie skorzystamy, a natomiast jeśli mamy jakieś pomysły, że chcielibyśmy troszeczkę je skustomizować, zrobić inne, trochę pomieszać te elementy scenariuszów zagrożeń, jest też taka możliwość. I natomiast tutaj właśnie chciałem omówić te takie trzy podstawowe, trzy takie, które są przygotowane, czyli jedno z nich to jest właśnie podmienienie stron internetowych, gdzie mamy właśnie takie przygotowane atak, że przeciwko naszej organizacji przeprowadzany jest atak typu web defacement, no i musimy ochronić swoją reputację, aby nie było sytuacji takiej, że ktoś wchodzi na naszą stronę, widzi zupełnie inne treści, niż byśmy sobie życzyli. Także scenariusz zagrożenia przez ransomware, czy także przypadek próby eksfiltracji danych. Taki schemat takiej próby, takiego ćwiczenia pokażę Państwu za chwilę, natomiast jeszcze chcę Państwu pokazać, że zanim dojdziemy właśnie do takiego przygotowywania tego naszego ćwiczenia i zanim zaczniemy przeprowadzania tego ćwiczenia, musimy przygotować sobie, wyemulować sobie tak narzędzia, z którymi będziemy działali, czyli tak zwane security stack. W przypadku właśnie możemy wykorzystywać narzędzia open source'owe, jak Wireshark, Nmap, czy narzędzia od dostawców komercyjnych. Te narzędzia mogą być różne, także te, co tu widzimy, to są przykładowe, które są wykorzystywane. Jeśli będziemy mieli pomysł na to, żeby się pojawiły jakieś inne, to taka możliwość także istnieje. No i jak tak wygląda oś czasowa ćwiczeń? Także to jest w przypadku takim ćwiczeń pięciotygodniowych, aczkolwiek tu chcę Państwu powiedzieć, że to nie będzie tak, że pracownicy zostaną na 5 tygodni odciągnięci od innych działań i będą robić tylko ćwiczenia, nic więcej. To się rozciąga też w czasie, też dlatego, że po prostu niektóre rzeczy trzeba też dobrze przygotować i niektóre ataki trzeba przygotować. Sam proces takiego przeprowadzania ćwiczenia czy proces ataku jest też taki dosyć długotrwały, wcale to nie musi być takie łatwe. W dodatku także też przez pierwszy tydzień tak naprawdę będziemy definiować wraz z inżynierami przy tej platformie same ćwiczenie, jakie będą cele, zespoły zaangażowane, scenariusz ataku. Gdzie konfiguracja narzędzi, później nastąpi proces budowania tej cyberstrzelnicy, podręcznik scenariusza, plany ćwiczeń, a następnie po prostu dojdziemy już do właściwych ćwiczeń, gdzie eksperci szkoleniowi będziemy też z Rangeforce'a będą administrować, wspierać nasze ćwiczenia. No i na koniec, w tym tygodniu piątym, już będziemy mieć ćwiczenia końcowe, które zapewnią właśnie nam już debriefing, raporty poćwiczeniowe, no i także nasz takie już zalecenia szkoleniowe po ćwiczeniach, no bo tak naprawdę po tych ćwiczeniach też będziemy widzieli, no to jak wypadł, no i jeśli będą różne spostrzeżenia, no to zbierzemy nagrodę albo informacje także no, dotyczące naszego dalszego rozwoju. No i jak może wyglądać takie ćwiczenie? Także tu macie Państwo schemat takiego ataku przy wykorzystaniu właśnie z ataku typu spear phishing. Także mamy tutaj komputer atakującego, który wysyła wiadomość z złośliwym kodem. Dociera do jakiejś stacji roboczej, jednej ze stacji roboczych, które są w naszym ćwiczeniu. No i oczywiście na potrzeby ćwiczenia takie oprogramowanie zostało otwarte, ten e-mail został otwarty, oprogramowanie uruchomione. To złośliwe oprogramowanie się wykonuje, przejmuje kontrolę nad stacją roboczą i odpowiada do maszyny atakującego, że zaczynam eksfiltrację. No i atakujący właśnie po otrzymaniu tej informacji przejmuje kontrolę nad maszyną i pracuje nad dalszą eskalacją swoich uprawnień. Rozpoczyna tak zwane ruchy poziome, czyli ten lateral movement po sieci. I zdobywa kolejne informacje, dane uwierzytelniające, uzyskuje dostęp do udziału plików, baz danych, no i pliki zaczynają być przenoszone w celu eksfiltracji. Z kolei po stronie teamu niebieskiego właśnie czujniki i logi wychwytują pierwsze identyfikatory zdarzenia, czyli tak zwany identifier of compromise. Operator CM niebieskiego teamu otrzymuje pierwszy zestaw alarmów. No i alerty są wysyłane po teamie, playbooki odpowiedzi zaczynają działać. Team niebieski musi znaleźć, skorelować wiele tych czynników właśnie ataku i tych identyfikatorów, rozpoznać, co się dzieje, jakie zdarzenie, że to jest eksfiltracja danych.
No i następnej chwili, następnym kroku będzie próba pokonania tego ataku, czyli zmiany w regułach zapory, identyfikować zainfekowaną maszynę, no i odizolować ją od sieci. Także taki jeden scenariusz, który możemy zrobić. Dobrze, kolejną rzecz, którą chcę Państwu pokazać tutaj, tak żeby skończymy prezentację, pokażę Państwu, jak ta platforma wygląda w ogóle na żywo. Dobrze, wygląda na to, że udało mi się udostępnić ekran z przeglądarką. To jest platforma chmurowa. Także tak wygląda ten Rangeforce nasz po zalogowaniu. Jeśli nam się nie podoba niebieski ekran, aż taki ciemny ekran, możemy sobie to zmienić na biały, który jest, no, wygląda troszeczkę bardziej może schludnie, ale w moim odczuciu strasznie świeci w oczy, także ja wolę ciemne ekrany. Możemy sobie wyszukiwać różnych kontentu przez wyszukiwarkę. Mamy tu różne informacje, do nas przychodzą. Także możemy sobie popatrzeć właśnie, co to od nas chce, że jakiś jest weekly challenge, możemy sobie wziąć w nim udział. To jest też ta ogólna platforma, to są nasze takie informacje. Główny nasz dashboard, na którym tu widzimy. Mamy też rekomendacje dla nas w oparciu o to, co wcześniej ćwiczyliśmy. Jeśli mamy pomysły, chcielibyśmy się podszkolić trochę i zobaczyć, jak wyglądają konkretne technologie w akcji, to możemy sobie też odbyć konkretne ćwiczenia z konkretnych technologii, które są wyszczególnione. Wrócić do kursów, które zaczęliśmy i nie skończyliśmy. Natomiast jeśli mieliśmy jakieś zapisane kursy, także możemy to zrobić. My Training to jest część, która się wypełni w momencie, kiedy byłbym osobą pracującą właśnie w takim dziale, przykładowo SOC-u, i miałbym nad sobą osobę, która zna moje dobre i słabe strony, uważa, że po prostu konkretne ćwiczenia powinienem zrobić i może mi je tu wrzucić do wykonania, z czasem wykonania. I rzeczywiście takie ćwiczenia będę musiał to sobie odbyć i będzie tu je widać. Kolejna rzecz, to chcę Państwu, co warto zobaczyć, to są wszystkie informacje, wszystkie kursy, jakie są w tej platformie. Także mamy kursy takie właśnie bardzo podstawowe, czyli pokazujące nam w ogóle, jak to się je, z czym mamy do czynienia, kursy oceniające, podstawowe koncepty bezpieczeństwa, podstawy Linuxa, sieciówki, PowerShella. A także możemy później iść dalej i patrzeć sobie po prostu, jak też wyglądają takie konkretne ścieżki, jakie są. W każdej ścieżce sobie jest po kilka kursów, każdy kurs składa się z kilku modułów, także naprawdę jest tutaj w czym wyklikiwać i co robić. Kursy są na różnym poziomie trudności, także możemy od podstawowych kursów, które za chwilę pokażę, po takie oceniające, jak wyglądają, a także kursy takie już, gdzie trzeba coś się dzieje, trzeba coś wykonać. Dobrze, to zaczniemy od takiej absolutnej podstawy. Wyszukamy go sobie. Mówiliśmy o tych red teamach, blue teamach. Także sobie zobaczymy, jakie są w ogóle teamy jeszcze w ogóle, jeśli chodzi o takie o nasze w organizacjach, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i w ogóle dział IT. I to jest dosyć ciekawe. Właśnie tutaj mamy początek tego ćwiczenia, czyli instrukcję. Co będziemy robić, czego się dowiemy podczas tego ćwiczenia. To od razu mówię Państwu, że to jest taka absolutna podstawa. I tu mamy ten taki color wheel, gdzie widzimy po prostu, jakie teamy są w ogóle w naszym dziale IT. Także mamy ten white team zajmujący się managementem, compliance'em, analizami, logistyką. Mamy ten czerwony team, czyli to jest offensive security. Niebieski team, absolutni przeciwnicy tej czerwonej ekipy, zajmujący się obroną. Czyli ci wskazują, pokazują, próbują się dostać, a ci wyciągają z tego wnioski, aby też coś takiego się nie wydarzyło rzeczywiście w rzeczywistości. No a jeszcze są właśnie teamy takie pośrednie, które właśnie integrują działania różnych naszych teamów. Tu możemy się dowiedzieć właśnie, jak te teamy są, jakie są podstawowe, czyli mamy właśnie te trzy. Red team, czym się zajmuje? Blue team, czym się zajmuje? Yellow team. Po obejrzeniu tego możemy sobie przejść dalej. Poczytać, a na koniec, jeśli już się dowiemy tych różnych rzeczy, przeczytamy ze zrozumieniem, to możemy sobie wykonać summary i odpowiedzieć na pytanie. Tu chcę Państwu też pokazać, że po prostu to są ćwiczenia wielokrotnych prób. Także jeśli.
Odpowiadamy na jakieś pytanie. Jest dobrze, no to czyli który team runs capture the flag exercise, czyli zdobycie flagi, czyli dostanie się gdzieś pomiędzy czerwonym a teamem niebieskim, właśnie to jest team biały. Natomiast jeśli tu spróbujemy sobie zrobić coś siłowo źle, no to możemy to sobie poprawić. I jeśli chcielibyśmy wpisać jeszcze raz, to mamy taką możliwość się poprawić. To ćwiczenie ma nam pokazać tylko i wyłącznie, troszeczkę nas doszkolić, żebyśmy z jakiejś podstawowej wiedzy. Też absolutnie chcę powiedzieć, że to ćwiczenie z podstawowej wiedzy to jest totalny team dla nowych, znaczy totalne ćwiczenie, totalna wiedza dla nowicjuszy. Tych kursów jest zdecydowanie więcej, poziom trudności jest właśnie od takich totalnie podstawowych, łatwych po dosyć trudne. Natomiast tutaj też są takie kursy, które nam sprawdzają naszą wiedzę. I też, co jest ciekawe w tym kursie, no, można być wykorzystywany także w przypadku no, dla działów zatrudnienia, czy dla oceniania potencjalnych kandydatów na stanowiska, którzy no, przychodzą, no, piszą w CV, opowiadają najprzeróżniejsze rzeczy. Ufam, że na ogół to jest prawda. Natomiast, no, tak, no, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także dobrze by było to sprawdzić, czy rzeczywiście tą wiedzę, którą oni deklarują, czy rzeczywiście posiadają. I tu mamy już z kolei ćwiczenia dotyczące już konkretnej wiedzy. I tu są testy jednokrotnego wyboru. W takim sensie, że po prostu możemy tylko raz odpowiedzieć, jak źle, to po prostu już się zapisuje, że źle. I w przypadku takiej odpowiedzi złej na takie pytanie, on się jeszcze upewnia, że na pewno chcemy, mamy tylko jedną próbę pozostałą, źle, no to już nam się zapisało, że źle. Jeśli po prostu przeczytamy sobie właśnie, już się skupimy nad tym zapytaniem, jakie rodzaj podatności jest wykorzystywane, żeby dostać dostęp do różnych nowych zasobów. Jeśli tu odpowiemy prawidłowo, mamy dobrze, mamy punkty. I na koniec tej ocenie rzeczywiście będziemy widzieli, że jest dla kogoś będzie dobrze, także tutaj no, po takim kursie i po takiej ocenie wyglądam dosyć nędznie, odpowiedziałem to jedno pytanie dobrze z 22, także od razu mamy też no, improved na RIAS, czyli gdzie się mógłbym za co wziąć, bo rzeczywiście wszystko wymaga no, zdecydowanego doszkolenia. No, natomiast chcę Państwu jeszcze pokazać konkretny, jeszcze jeden takie ćwiczenie, które jest takie no, trochę bardziej ekscytujące. Chwilę zajmie, bo to musimy sobie otworzyć już nasze środowisko chmurowe. I mamy taką sytuację. Mamy tutaj opis teraz tej sytuacji. Mamy stronę internetową, opis sytuacji. Mamy stronę taką, która się nazywa Angel the Scooters. Angel at Scooters. Jest to klub skuterowy. Jest człowiek, Davey, który stworzył dla nich tą stronę internetową. Natomiast strona wygląda od strony takiej wizualnej zupełnie przyjemne. Mamy tu informacje właśnie o nas, o jakimś konkursie skuterowym, który się odbył. Mamy też informacje o zwycięzcach, czy o prowadzących w danej dziedzinie tutaj, jeśli chodzi o wygląd tych skuterów. Natomiast też możemy tutaj też wziąć udział w tym, zalogować się i wziąć udział w tym konkursie. Dobrze, teraz tak, przeczytaliśmy początek, to idziemy dalej, co trzeba zrobić? No i cała sprawa polega na tym, że trzeba znaleźć miejsce, gdzie możemy wstawić właśnie ten średnik i wykonać jakąś operację Linuxową na tej stronie. Także no, musimy tutaj wynaleźć miejsce, gdzie na tej stronie w ogóle możemy cokolwiek wpisać. Także już po przeklikaniu tym pierwszym widzimy, że w zasadzie mamy tylko dwa miejsca, gdzie po prostu możemy wpisać coś tutaj. No i możemy sprawdzić, że jakaś komenda Linuxowa zadziała. Nie za bardzo. Możemy zobaczyć w tych innych, czy jakieś komendy Linuxowe spróbujemy zobaczyć, czy zadziałają. Też nie. Także no, wychodzi na to, tych miejsc więcej nie ma, także no, wychodzi na to, że trzeba będzie tutaj stworzyć jakieś konto. No i jakie konto mogliśmy stworzyć? Proponuje Robert Lewandowski.
Wymyślimy mu jakiegoś e-maila. Proste hasło, 123. Zarejestrowaliśmy się. No przy okazji znaleźliśmy jeszcze jedną podatność, mianowicie system umożliwia takie proste hasła trzyliterowe, które już warto było zgłosić. No i dobrze, no jesteśmy zalogowani, także teraz musimy poszukać sobie miejsca jeszcze, gdzie możemy znowu coś wpisywać. Także no, pojawia się miejsce takie, gdzie możemy wkleić jakieś zdjęcia i zgłosić sobie skuter. Albo zobaczyć, czy przypadkiem tutaj nie ma jakiegoś miejsca, gdzie możemy coś wpisać. Także tutaj mi się już wyświetlają różne podpowiedzi, bo już cookiesy zaczynają działać. Także zobaczmy, czy rzeczywiście da się wylistować, co jest na tej stronie, czy można wylistować, co jest w katalogu. Rzeczywiście jest coś takiego, tak? Czyli wylistowaliśmy sobie tutaj zawartość katalogu, także możemy się pobawić, zobaczyć sobie, w którym miejscu w ogóle jesteśmy na serwerze. Kim jestem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także no i znaleźliśmy to miejsce. Teraz pytanie jest takie, jaka jest nazwa tego pola, tej formuły, na której, która jest podatna na comment injection, czyli na to. Także tutaj musimy sobie po prostu sprawdzić, zbadać przeglądarce, co to jest. I patrzymy też właśnie tutaj już, jak ta strona jest napisana. Mamy tutaj pole, nazwa jest file name. No sprawdźmy, czy to rzeczywiście jest to. Dobra, mamy to ćwiczenie zaliczone. Idziemy dalej. I kolejną rzecz jest przeprowadzenie właśnie też takiego dochodzenia. Gdzie na tej stronie możemy znaleźć hasło do bazy danych. Hasło najprawdopodobniej jest ukryte w jednym z tych plików, które widzieliśmy, także możemy sobie jeszcze raz je wylistować i zobaczyć, co tu mamy. Mamy jakieś takie właśnie różne pliki. No zobaczmy, możemy tak trochę po omacku poszukać. CAD.php nie, ale widzimy właśnie, jak ten plik jest stworzony. Sporo kodu, natomiast o hasłach nic tu nie ma. Zobaczymy, co jeszcze tu jest ciekawego. Zobaczmy, conf, plik. Brzmi dosyć ciekawie, atrakcyjnie. No i plik o nazwie takiej dosyć atrakcyjnej conf dał nam ciekawe informacje, bo mamy właśnie database settings, db user, as Anna i mamy db pass, co wygląda na hasło. Sprawdźmy sobie, czy rzeczywiście to jest to. I mamy zrobione ćwiczenie. Także tu chcę też Państwu pokazać, że jeśli byśmy sobie nie radzili, ja to ćwiczenie już mnie wcześniej przygotowałem sobie, więc tak troszeczkę bez takiego grzebania w tym to zrobiłem. Natomiast no, jeśli byśmy na początku nie mieli pomysłu to szukać, no to są też podpowiedzi, także troszeczkę program nas też będzie próbował naprowadzić. Jeśli chcielibyśmy sobie więcej poczytać w ogóle, co to jest ten comment injection, jakie są podstawy tego, także tu mamy też cały artykuł ze strony RangeForce'a, czym to właściwie jest, co to jest i dlaczego właśnie no, warto sprawiać tak, robić takie rzeczy, żeby na takim stronie takie rzeczy się nie działy, na przykład uniemożliwić właśnie wpisywanie średników czy jakichś innych tego typu znaków, które by umożliwiły właśnie wykorzystywanie takich command injection. No i jeśli chodzi o tą prezentację, to chciałem Państwu dzisiaj pokazać, to będzie już wszystko, także jeśli, tak jak wspominałem, jest też platforma do szkoleń takich zespołowych, natomiast nie jestem w stanie tego pokazać, jestem sam, także no, musielibyśmy po prostu tutaj mieć cały team po prostu podzielony i pokazywać pewne rzeczy i przygotowane to. Można poszukać filmików na YouTubie na temat RangeForce'a i popatrzeć sobie, czy takie symulacje tego lub informacje lub skróty właśnie takich działań, czy zostały umieszczone, z tego co pamiętam były. No i jeśli byście Państwo chcieli przetestować, no to serdecznie zapraszam, że albo po prostu zgłoszenie nas do po wersji POC,
Albo także, albo przetestowanie sobie na szybko tej platformy szkoleniowej w community, do której macie Państwo dostęp przez stronę w każdej chwili. Także bez starania się także o dostęp i wyczekiwania można to zrobić od razu już teraz.